10 największych polskich klubów, które grają w niższych ligach. 10 Ruch Radzionków, polski klub piłkarski z Radzionkowa, założony w 1919 roku. W latach 1998-2001 występował w Ekstraklasie. W 1998 roku grał w ćwierćfinale Pucharu Polski. W 1999 roku został najlepszą śląską drużyną piłkarską, zajmując 6. miejsce w pierwszej lidze. Wychowankiem kolarskiej sekcji klubu jest Lucjan Lis, reprezentant Polski, zdobywca srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku w wyścigu drużynowym na 100 km. 9. Amica Wronki, klub piłkarski z siedzibą we Wronkach, utworzony 21 czerwca 1992 roku z połączenia błękitnych Wronki z czarnymi Wróblewo. W 2006 roku klub połączył się z WKP Lech Poznań, tworząc nowy KKS Lech Poznań, który na licencji Amiki wystartował w nowym sezonie Ekstraklasy. Zespół Amiki wystartował w sezonie 2006-2007 w trzeciej lidze, a po jego zakończeniu definitywnie zlikwidowano drużynę seniorską. Aktualnie klub zajmuje się wyłącznie szkoleniem młodzieży. 8. Polonia Bytom. Największe sukcesy odniósł w latach 50. i 60. XX wieku. Zostawał wtedy dwukrotnie mistrzem Polski, czterokrotnie wicemistrzem. Drużyna jako pierwsza w Polsce zakwalifikowała się do pierwszej rundy Ligi Mistrzów UEFA. Jako jedyny polski klub piłkarski zdobyła Puchar Europejski, wygrywając rozgrywki o Puchar Intertoto w 1965 roku. Zdobywała również Puchar Ameryki. 3 razy drużyna Polonii docierała do finału Pucharu Polski, jednak ani razu nie zdobyła tego trofeum. Dotychczas wystąpiła w 35 sezonach piłkarskiej pierwszej ligi i w tabeli wszechczasów zajmuje 15 miejsce. Obecnie mecze rozgrywa na boiskach drugoligowych. 7. Odra Wodzisław Śląski, polski klub piłkarski założony w 1922 roku. Odra przez wiele lat działała jako klub wielosekcyjny. Od 1996 roku do 2010 roku klub nieprzerwanie występował w Ekstraklasie. Największym sukcesem w historii klubu było wywalczenie z trzeciego miejsca w Ekstraklasie w 1997 roku. Odra w sezonie 1996-1997 była półfinalistą Pucharu Polski, zaś w sezonie 2008-2009 finalistą Pucharu Ekstraklasy. Czterokrotnie Odra była najlepszą górnośląską drużyną piłkarską w 1997, 2002, 2006 i 2007 roku. Odra zajmuje 20 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Obecnie rozgrywa mecze bardzo nisko, ponieważ aż w lidze okręgowej. 6. Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, ofiara fuzji. Zespół, który w 2003 roku walczył o wicemistrzostwo kraju, w 2008 roku został sprzedany. Początkowo miał połączyć się ze Śląskiem Wrocław, później Pogonią Szczecin, a oficjalnie dołączył do Polonii Warszawa. Drużyna została przeniesiona do stolicy, zaś nowy klub pod starą nazwą występuje w lidze okręgowej. 5. Gwardia Warszawa. W przeszłości Harpagony należały do krajowej czołówki i zwyciężały z Bologną czy Feyenoordem Rotterdam. Na przestarzałym stadionie Gwardii Warszawa odbywały się koncerty Iron Maiden, Metallica czy Carlosa Santany. Klub to wicemistrz Polski, dwukrotny brązowy medalista polskiej ligi, zdobywca złota i srebra w Pucharze Polski oraz uczestnik 1/8 Pucharu Europy Mistrzów Krajowych oraz Pucharu Zdobywców Pucharów. Obecnie rozgrywa mecze w B-klasie. 4. ŁKS Łódź pozostaje najstarszym istniejącym łódzkim klubem sportowym, a także jest jednym z założycieli polskiej ligi. ŁKS zdobył 2 razy Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Łódzki klub sportowy zajmuje 6. miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. W 2013 roku z powodu problemów finansowych drużyna została zdegradowana do 4. ligi. Do 2017 roku zdołała awansować dwukrotnie, w czego efekcie rozgrywa mecze w drugiej lidze. 3. Polonia Warszawa, polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie. Jest to drugi klub piłkarski, który powstał w Warszawie zaraz po Koronie Warszawa i pozostaje obecnie najstarszym klubem w Warszawie oraz pierwszym wicemistrzem w dziejach polskiego futbolu i pierwszym mistrzem Polski po II wojnie światowej. W tabeli wszechczasów Ekstraklasy zajmuje 13 miejsce. W 2013 roku zdegradowany z najwyższej ligi rozgrywkowej z powodów finansowych. W sezonie 2015-2016 uzyskał awans do drugiej ligi piłkarskiej, by na koniec sezonu 2016-2017 spaść do trzeciej ligi.
2. Widzew Łódź, czterokrotny mistrz Polski, siedmiokrotny wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, Superpucharu Polski, wicemistrz Polski juniorów starszych, mistrz piłkarski klubów robotniczych, dwukrotny zdobywca Pucharu Intertoto, półfinalista Pucharu Europy Mistrzów Klubowych, uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, fazy pucharowej Pucharu UEFA i Pucharu Zdobywców Pucharów. Jest najbardziej utytułowanym łódzkim klubem piłkarskim oraz jednym z najbardziej zasłużonych i rozpoznawalnych polskich klubów piłkarskich. Widzew Łódź zajmuje 7 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Po serii niepowodzeń finansowych łódzki gigant został zdegradowany na niższy poziom rozgrywek. Aktualnie mecze odgrywa w trzeciej lidze, w której walczy o fotel lidera. 1. Korona Warszawa, polski klub sportowy z siedzibą w Warszawie, założony w roku 1909 w ramach warszawskiego koła sportowego, co czyni go najstarszym klubem piłkarskim w stolicy. W roku 1922 miała miejsce fuzja z Legią Warszawa. Cała drużyna trafiła w szeregi wojskowych, zaś najstarszy klub stolicy upadł. Klub reaktywowano w roku 1924 jako sekcję piłkarską Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Obecnie drużyna gra w klasie A. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię Wam serduszko. Cześć!